Hej, cześć, siemanko, z tej strony oczywiście ja, Bishop, i witam was na kolejnej recenzji na kanale Pop Culture KBM. No, przed nami drugi odcinek The Book of Boba Fett. No, muszę wam powiedzieć, że ten drugi odcinek jest... No, coś się w nim już dzieje. No i można powiedzieć, że jest on lepszy niż ten pierwszy odcinek, ale moim zdaniem, no to jest na równo. Poprzedni odcinek dostał 8, teraz ten drugi dostanie również 8. Po prostu ten odcinek miał ten swój klimat Mandalorianina, o czym już też wspominałem w poprzedniej recenzji pierwszego odcinka. No myślę, że wyczekiwaliście bardzo tej recenzji drugiego odcinka. No troszeczkę się opóźniła, wrzucam ją 6 listopada, odcinek wyszedł 5, Boże, jakiego listopada, stycznia, co ja gadam. Ja wrzuciłem to 6 stycznia, odcinek wyszedł 5 stycznia, a było to spowodowane tym, że premierę miał film Kingsman, pierwsza misja, którego recenzję również dzisiaj obejrzycie około godziny 15, moi drodzy. Także subskrybujcie kanał jeszcze, aby nie przegapić następnych materiałów o The Book of Boba Fett, bo naprawdę recenzje będą leciały co tydzień, moi drodzy. Także możemy przejść do The Book of Boba Fett. No ten drugi odcinek, muszę wam powiedzieć, że... Pokazywał więcej tych retrospekcji, więcej tego świata, więcej Mos Espa, więcej Tatooine, ale i tak, to zostało nam tylko wlepione w taką jedną lokację, gdzie Boba się spotyka z tym majorem, no i w sumie tyle, tak, no, z tego świata normalnego, znaczy z tego świata teraźniejszego. No to mamy tego majora, o którym mówili w pierwszym odcinku. No bo ponieważ wiemy, poprzedni odcinek zakończył się tak, że byli ci snajperzy, ci zabójcy, którzy zostali nasłani przez majora, ale niby major sam powiedział w odcinku, że to nie on ich nasłał. Także oczywiście są spoilery, zapomniałem o tym powiedzieć, ale no... Na każdej recenzji są spoilery, no bo jak mamy gadać o odcinku co tydzień, skoro no bez spoilerów, tak? No to ze spoilerami będziemy gadać. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to trudno, ale w tytule zawsze będziecie mieli, że to jest recenzja spoilerowa. No także, moi drodzy, z tym majorem też się tak dużo nie wydarzyło. No bo oni tam zabijają tego zabójcę, w sumie nic się tam nie dzieje, tak naprawdę, nie? Tylko mówi, że chatowie zaraz przybędą. No właśnie, o chatach tutaj możemy sobie troszeczkę porozmawiać, bo chatowie w tym odcinku, no byli chatowie, bliźniacy, z tego co wiem. No i mają swojego tak jakby... obronnego zwierzaka, czyli Wookiego. Wookie, no wiadomo, nie jest to Chewbacca albo ktoś taki, ale jest to taki wojownik Wookie, już widać. Taki mega, mega wojownik Wookie. Jak oglądaliście odcinek, pewnie wiecie, o co mi chodzi. No, także, tak jakby Boba mówi, że ta cała ziemia jego, Mos Espa i tak dalej, należy do niego. Tak samo pałac Jabby. No, a chatowie mówią, że to wszystko należy do Jabby, tak? No i tutaj mamy sprzeczkę. Boba mówi, że musicie mnie zabić, jeżeli chcecie to dostać. No wiecie, no, taka po prostu kwestia Boby Fetta, który jest teraz Lordem Fettem i może sobie robić tak naprawdę co chce, bo obalił wszystkich tych podwładnych Jabby, z tego co widzieliśmy w scenie po napisach finału drugiego sezonu The Mandalorian. No i dobrze, że ci chatowie się pojawili, no bo jednak, o czym tutaj by nie mówić, no to jednak Jabba został zabity w Powrocie Jedi, ale jednak to się gdzieś dzieje wokół tego
Pałacu Jabby. Wiemy, że w Pałacu Jabby jest ten... jest ten pojemnik, BAFTA Cup, jakoś tak to się nazywało, nie pamiętam już. Ale taki zbiornik leczniczy po Sarlaku, Boby. No i tam właśnie mamy ten zbiornik. No i widać, że to wszystko się dzieje wokół tego Jabby, tych intryg jego, które on tutaj zakładał. No, bardzo, bardzo fajnie to zostało nam postawione i... No i dobrze, że ci hatowie się pojawili, no bo bez hatów gadać o Jabbie, no to tak średnio, prawda? Także jeszcze czekamy na więcej hatów, pojawili się tylko na chwilkę. No i tak naprawdę urywa nam się ta historia Boby Fetta teraźniejsza. Naprawdę tutaj ten odcinek już jest spoilerowy, bo w nim się już coś dzieje w porównaniu do pierwszego odcinka. Muszę pochwalić ten vibe muzyki Ludwiga Goransona po raz drugi. No, w poprzednim odcinku wspominałem to również dobrze, ale tutaj widać, słychać ten vibe Mandalorianina, ale już pod ten anthem Boby Fetta. No i bardzo, bardzo dobrze, bo no jest on po prostu świetny. Ludwig Göransson robi świetną robotę, jeżeli chodzi o muzykę. Jeden z najlepszych, jak na razie można powiedzieć, artystów muzycznych, muzyczno-filmowych. Obok na przykład Hansa Zimmera. No, także bardzo, bardzo popieram pracę tutaj Ludwiga Göranssona. Odcinek reżyserował Mav Green. Chyba on tak się nazywał, Mav Green. Poprawcie mnie, jeżeli mówię źle. Oczywiście cały serial jest reżyserowany przez Jona Favreau we współpracy z Dave'em Filonim. Czekamy na odcinek Dave'a Filoniego, bo słyszeliśmy, że ma niby się pojawić odcinek Dave'a Filoniego. Tutaj Mav Green pokazał nam więcej tej retrospekcji. No pewnie John Favreau gdzieś mu tam powiedział, że chłopie, ty zrób tutaj więcej retrospekcji, to będzie się fajnie oglądać. No i rzeczywiście, fajnie się to oglądało, ale troszeczkę tutaj przynudzało, bo jednak Boba Fett, który no współdziała z Tuskenami, no to chyba nie chcemy tego oglądać, tak? No, w sensie nie jest to coś interesującego, tak? W porównaniu na przykład Boba, kiedy walczył ze Stormtrooperami w szóstym odcinku drugiego sezonu The Mandalorian. No, muszę też wam powiedzieć, że... No, co chwilę mówię, że muszę wam powiedzieć, ale naprawdę, no muszę wszystko wam powiedzieć, tak? Jest to recenzja spoilerowa, jest to takie omówienie odcinka. No, ale też będziemy gadać trochę bez spoilerów, jak w każdej recenzji, także... łapa w górę i subik. No dobrze. No cóż. Pajkowie. Pajkowie nam się pojawiają. Jeżeli nie znacie pajków, a możliwe, że nie znacie, ale jeżeli ktoś jest takim dogłębszym fanem Star Wars i oglądał m.in. Wojny Klonów, czy też... nie, w Rebeliantach oni się nie pojawili, czy też Bad Batch, bo tam ich mieliśmy, no to jak wiemy, pajkowie współdziałali z Maulem m.in. I tak dalej, no i oni tą przyprawą handlowali i tak dalej. Tutaj również mamy tą przyprawę, która jest dosyć ważna. Jest dosyć ważna w kontekście tego, co Tuskeni potem Bobie zrobią. No także pajkowie też miły smaczek, miły easter egg do pojawienia się. No i jestem ciekaw, co... czy więcej nam ich pokażą, czy pokażą jeszcze więcej postaci, jak na przykład w Mandalorianinie w drugim sezonie. To był naprawdę wielki fanserwis wtedy. No ale to chcieli fani, tak? To chcieli fani. No i tutaj myślę, że John Favreau i spółka będą szli właśnie pod to, aby tych coraz więcej postaci starych dodawać jeszcze bardziej i potem ich na przykład uśmiercać, albo potem zrobić z nich serial, tak jak na przykład dodali Boba Fetta, zrobili o nim serial, no bo fani po prostu tego chcieli, tak? Fani po prostu tego chcieli, no i bardzo, bardzo dobrze ze strony Jona Favreau. No, chciałbym jeszcze tutaj omówić końcówkę odcinka, bo końcówka odcinka jest dosyć intrygująca. Właśnie tu chodzi o tą przyprawę. Tu chodzi o tą przyprawę, Tuskeni z Bobą Fettem wzięli sobie tą przyprawę pajków, no bo nielegalnie ją tutaj handlowali nią.
No i widać, że ci pajkowie już są tak naprawdę rozbici i tak dalej, jak jest ich mało w porównaniu do tego, co się działo pomiędzy Zemstą Sithów a Nową Nadzieją. No to tutaj oni są naprawdę rozbici i widać, że to już jest po powrocie Jedi, po szóstej części, gdzie Imperium upadło i tak naprawdę no te zapasy się tak naprawdę kończą. No i trzeba walczyć o swoje, tak? No, także to nam pokazuje ten serial. Tak samo jak pokazywał nam The Mandalorian czy Bad Batch, to życie wokół ludzi. No i bardzo dobrze, że Star Wars idzie w tym kierunku. No, bo na przykład Skywalker Odrodzenie było totalną porażką, jeśli wiemy. No to tutaj te seriale Mandalorian, Book of Boba Fett, no to naprawdę oni się postarali, no i trzeba więcej, ale ja tutaj chciałem powiedzieć o tym finale odcinka. No to w finale odcinka mamy jaszczurkę, dostaje w prezencie od Tuskenów Boba jaszczurkę, no i przy pomocy tego spajsu ta jaszczurka wchodzi mu tak jakby w mózg i ma takie halucynacje jak na LSD, widzi to morze i tak dalej. No jeżeli oglądaliście odcinek, wiecie, o co mi chodzi na pewno. Będę to powtarzał cały czas, bo no po prostu wiecie, o co mi chodzi, jeżeli oglądaliście ten odcinek. Nie bijcie mnie w komentarzach tutaj. No także potem wyciągają z niego tą jaszczurkę. No i w sumie elo, no i to była taka część ceremonii. On został wodzem tych Tuskenów, można powiedzieć. Widzimy ten płaszcz, który miał już w drugim sezonie Mandalorianina, czy też ten kostur, ten ki, którym się bił Boba. No, muszę wam powiedzieć, że jak Boba bije się tym kosturem, to robi tak śmieszne miny, że po prostu, no w drugim sezonie Mandalorianina również mieliśmy takie śmieszne miny w wykonaniu Temuery Morrison, że tutaj chcą zrobić właśnie takiego Lorda Feta z właśnie Temuery Morrison, no a zrobili tutaj troszeczkę taką postać śmieszkową, no bo jednak, no może nie aż tak śmieszkową, no zależy jak na to spojrzeć, że on robi takie śmieszne miny, kiedy walczy. No ale dobrze, to jest urok tej postaci pod hełmem, kiedy w Imperium kontratakuje. Między innymi nie mogliśmy zobaczyć, co on robi pod tym hełmem, ale on też strzelał wtedy z blastera, więc no tutaj ma taki kijek, sobie nim walczy, no i bardzo dobrze, no i oby tak dalej. Widzimy się już co tydzień oczywiście w recenzjach The Book of Boba Fett. Przepraszam, że tak późno wyszła ta recenzja, ale tak jak mówię, wszystko zostało opóźnione przez Kingsmana, pierwszą misję. Także jutro pojawi się recenzja właśnie tego Kingsmana. No a ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, za dzisiejsze omówienie. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej tych odcinków, jeżeli chcecie więcej, żebym dla was zrobił. Napiszcie, co byście chcieli, żebym dla was nagrał, jaką recenzję. No, także to tyle, widzimy się w następnych filmach. No i niech moc będzie z wami.